Kuba, lepiej się wyśpi dobrze przed tym piątkiem, bo będą grzmoty. Z nami jest Paweł Żarnok, witam Cię, Pawle. Witam serdecznie. W piątek walczysz na gali Challengers Boxing Night by GIA 2. Walczysz z Jakubem Dobrzyńskim. Powiedz najpierw, jak Twoje przygotowania, jak to wyglądało, jak się czujesz? Przygotowania przebiegały w sumie pomyślnie. Do tej walki przesparowałem bardzo dużo rund z dobrymi zawodnikami. Przepracowałem solidnie ten okres, czuję się w miarę dobrze, bo to wiadomo, jak to waga, to tam nikt się nie czuje dobrze, ale ogólnie jest dobrze, wszystko idzie w dobrym kierunku i myślę, że właśnie tego 9 będzie wszystko również bardzo dobrze. To będzie Twoja trzecia walka na zawodostwie. Powiedz mi, jak Ci się w ogóle podoba na zawodostwie, bo wcześniej są fajne sukcesy w boksie amatorskim, olimpijskim, ale ten boks zawodowy to całkowicie inna zabawa. Tak, dokładnie. To jest w ogóle inny boks. Tak jak się patrzyło z boku, jak się było tym amatorem, to tak się mówiło, to samo wchodzi się robi, ale to jest w ogóle tak jakby inny sport. Porównując to do biegu, to tak jakby porównać maraton ze sprintem. I tu biegniesz, tylko no, trochę inaczej się biegnie. I tak samo jest tutaj. Ta mała rękawica całkowicie zmienia obraz walki, zmienia wszystko, jest taktyka, rozkładanie sił. To jest w ogóle inny boks, nie? Także zawodowstwo to jest, nie jest prosty kawałek chleba. Mówisz, że to jest inny boks, ale on Ci się podoba bardziej od amatorskiego? Tak. Ogólnie dla mnie to jest, ja jestem tak jakby stworzony, jeśli chodzi o zawodnika, pod boks zawodowy, nie pod amatorskim, bo ja nie jestem sprinterem. Nie lubię takiego mocnego tempa cały czas. Ja sobie wolę właśnie pochodzić, popatrzeć, poszukać tego miejsca i też mam uderzenie, także wolę bardziej boks zawodowy, nie? W Turku zmierzysz się z Jakubem Dobrzyńskim, tam między Wami iskrzy, internet, powiem, żyje tą walką, dziennikarze rozmawiają, bo rywal zapowiedział, że zrobi jesień średniowiecza, jak Ty w ogóle do tych słów podchodzisz? Nie wiem, mnie to tam śmieszy, no tam każdy tak gada, a potem wychodzi, dostaje lufę i co? I zobaczymy. Ale co możesz powiedzieć na temat swojego rywala? Bo tutaj na tarczach wyglądałeś bardzo fajnie, wiadomo, że tarcza a ring to dwie różne sprawy, ale nie wiem, Ty w ogóle wyobrażasz sobie, że ta walka może się jakoś inaczej potoczyć niż pod Twojej dyktando? Nie, ja sobie tak tego nie wyobrażam. Ja tam mam jakiś tam swój plan na walkę, wiem, że jestem lepszym pięściarzem, tylko teraz trzeba wyjść i to pokazać, nie? Po prostu nie lekceważę Kuby, bo Kuba to też nie jest chłopak z pierwszej łapanki, to nie jest jakiś tam ogórek czy coś, tylko to też jest chłopak, co boksuje, ma charakter, no ale no po prostu zobaczymy, komu to lepiej wyjdzie. Ja tam się nie stresuję, nie przyjmuję presji, nie czuję, a to on czekał i on teraz będzie musiał coś udowodnić, nie ja. No właśnie, bo z tego, co mnie doszły słuchy, to Jakub gdzieś tam komuś powiedział, że jesteś zwykłym boomem, te słowa doszły do Ciebie, zabolały mocno? Nie, no ja mam dwa razy Puchar Polski Juniorów, Mistrza Akademickiego Polski, boksowałem wiele meczów międzypaństwowych, mam dużo walk stoczonych, a on gdzie walczył? A te właśnie takie emocje między Wami, nie do końca takie chłodne, to jakoś wpłynie na walkę? Bo mówisz, że Ty się powoli rozkręcasz, ale Łukasz Różański przed walką z Arturem Szpilką też mówił, że nie ruszają go słowa Artura, ale potem teraz przyznaje po walce, że jednak emocje wzięły górę i chciał go od razu zakończyć tę walkę. Znaczy nie, ja to jestem tego typu człowiekiem, że raczej ja to sobie ze stresem, z takimi rzeczami to sobie radzę bardzo dobrze, także obycia mam bardzo duże z takimi rzeczami, śmiechem żartem czarny pas potyczka słownych, nie? Także nie dam się wciągnąć, w ring wszystko zweryfikuję, zobaczymy. Mówisz, że masz czarny pas w potyczkach słownych, to rozumiem, że na ważeniu tam jakieś historie mogą się wydarzyć. Nie, z mojej strony to na pewno nie, ja jestem bardziej taki na sportowo, nie, wolę podejść do tego z powagą, szanuję go jako sportowca po prostu, no nie będziemy pałać do siebie teraz jakoś tam, nie wiadomo jakim entuzjazmem, jakoś tam miłością, no, ale po ringu, no jasne, możemy sobie rękę uścisnąć, nie ma dla mnie żadnego problemu, nie. Rywal mówi, że zrobi Ci jesień średniowiecza, ale mamy teraz lato, więc myślę, że odpowiedź będzie godna tutaj pogody. Niech on pamięta, że ja z listopada jestem. Dokładnie. Powiedz mi, to będzie dopiero Twoja trzecia walka na zawodowstwie, jak już wspomnieliśmy wcześniej. Ja wiem, że na tym etapie kariery trudno mówić, co się może wydarzyć w przyszłości, ale każdy sportowiec ma jakieś swoje cele. Powiedz mi, takie cele na teraz, takie realne, Twoim zdaniem, to jakie to są cele? Realne? Na ten moment, szczerze mówiąc, no to tak jak każdy, no marzę o tych najwyższych trofeach, nie? Ale tak, kurde, no nie ma co zapeszać, też gadać, no ale chciałbym zdobyć jakiś pas po prostu, jakiś pas mistrza Polski, mistrza Europy i po prostu brnąć coraz wyżej, no gdzie mnie życie zatrzyma, tam mnie zatrzyma, no ale ja celuję w ten pas mistrza świata. Gale GIA są pokazywane w otwartej telewizji, w TVP Sport. To też na pewno takie okno wystawowe dla Ciebie, żeby pokazać właśnie fajny boks, bo tylko tak można, że tak powiem, kibiców sobie zjednać. Dokładnie, to jest bardzo duża okazja na pokazanie się i szczerze mówiąc już miałem jedną okazję, że już mnie w obcym mieście w ogóle obca osoba zaczepiła i powiedziała, że oglądała moją walkę, że gratuluję i tam takie rzeczy. Także no naprawdę za pierwszym razem to nawet nie umiałem się zachować wobec tej osoby, nie wiedziałem, co miałem powiedzieć. Całkowicie zgłupiałem, wryło mnie w ziemię i
i nie wiedziałem, co miałem powiedzieć, nie? Także no naprawdę, jest duża różnica, jeśli chodzi o boks zawodowy, amatorski. Nawet właśnie jeśli pod względem tej presji na amatorskim zawodach, nie wiem, na naprawdę dużych, no to 1000 osób to już jest maks, jak już jest naprawdę ładna obsada gali i oprawa gali i wszystko. A na zawodowstwie, no to w ogóle nie ma porównania. Pełna hala, telewizja, tyle ludzi, że ojej. To na koniec powiedz mi, czego możemy się w piątek spodziewać w ringu. Co do twojej osoby? Oczywiście o rywalu nie rozmawiamy. Ja na pewno będę dobrze przygotowany i mam nadzieję, że wyjdę z chłodną głową, że nie dam się ponieść tym wszystkim emocjom tej gali, tej całej oprawie. Wyjdę i po prostu zrobię swoje, nie? Okej, to jeszcze na koniec, co byś chciał powiedzieć swojemu rywalowi tutaj do nas, do kamery? Kuba, lepiej się wyśpi dobrze przed tym piątkiem, bo będą grzmoty. Dziękuję bardzo i powodzenia. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich fanów.